Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj gościmy dzisiaj w Tarnowskich Górach u pana Krzysztofa Respondka, dobrze mówię? Tak, bardzo dobrze. Członka kabaretu RAK. Rozpędek albo rozporek, bo to... Nie, Respondek. Także... jesteśmy tutaj z księdzem Kostorzem, bo chcemy też zaprosić wszystkich na święto hodowców gołębi pocztowych, które mieliśmy 2 lata temu w katedrali Szypuli, są tutaj też na Śląsku. Pierwszą edycję niejako, teraz mamy drugą edycję już tego święta. Tu pokażmy jeszcze plakat właśnie, bo powiedzmy dlaczego to u pana Krzysztofa, bo kabaret RAK to jest właśnie kabaret, którego członkiem jest właśnie tutaj pan Krzysztof i przy okazji też jeszcze, bo może ze sportem gołębiarskim jest mniej związany, bo tylko jego tata hodował gołębie, natomiast on hoduje, tu popatrzmy, nie wiem czy to będzie widać, ale tam są taka wolierka i są szczygły. Ale też jak tutaj, nie wiem czy kłamał czy nie, ale mówi, zarzeka się, że likwiduje tą hodowlę. Tak jest, po 40 latach hodowli stwierdziłem, że to ja jestem od robienia jaj, a nie one. Aha, to jest z tego powodu. Ale tutaj, pozostając przy temacie sportu gołębiarskiego, właśnie ksiądz Jerzy Kostosz może nas troszeczkę wprowadzić. Oczywiście. No, myślę, że wprowadzać nie trzeba. Spotykamy się tu z racji drugiego święta hodowców gołębi pocztowych. Takiego wydarzenia charytatywnego, które 2 lata temu naprawdę cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Przypomnę, że zebraliśmy taką 600 tysięcy złotych z licytacji gołębi. Myślę, że przewinęło się przez te hale szybu Galerii Wilson około 4 tysięcy ludzi. Liczymy, że w tym roku będzie więcej, chociażby dlatego, że wystąpi dla nas kabaret RAK, z czego się bardzo cieszymy. Chcę też powiedzieć, że tu pan Krzysztof to nie jest tylko hodowca szczygłów, które chce likwidować, ale jest wielkim pasjonatem, miłośnikiem zwierząt, bo przed chwilą byłem świadkiem rozmowy tu obecnego Krzysia Kłosa. No właśnie, o pieskach. Z panem Krzysiem na temat piesków, także niekończące się tematy. Fajnie, że tacy ludzie pozytywnie zakręceni są, że chcą pomóc, że chcą być z nami i z tego się bardzo cieszymy i myślę, że pan Krzysztof sam zaprosi na ten ich występ. Tu jest nawet napisane, o której to będzie godzinie, bo bawimy się wtedy i chcemy świętować cały dzień. No jako, że ksiądz już i pan Krzysztof wszystko powiedzieli, to mnie nie pozostaje nic jak tylko zaprosić państwa. My chyba o godzinie 12, ale tam jeszcze widzę, będzie zespół Uniwers, także wieczorem masę atrakcji. No a my z Bercikiem jako członkowie kabaretu RAK, może raki nie latają, ale to też takie bardzo pozytywne zwierzęta. Także wszystko jest jak gdyby w jednej rodzinie, w rodzinie hodowców. Tutaj w Tarnowskich Górach, gdzie jesteśmy, słyszymy cały czas te szczygiełki, o których to na początku rozmawialiśmy, one tam sobie ćwierkają. Dobrze mówię? Nie, śpiewają. To, ale zatem jeszcze takie pytanie, bo one chyba rano chyba bardziej śpiewają, co? To znaczy, to są szczegóły syberyjskie. Na Syberii one jak gdyby muszą trochę oszczędzać energię, bo jest zimno i ten śpiew nie jest taki wykształcony jak naszych szczygłów, ale z kolei te są ładniejsze. No jak na Syberii wszystko jest większe, wszystko jest ładniejsze. Ale to jest taki temat rzeka, to by szło książkę pisać. Ale właśnie kiedyś byliśmy naszego kolegi Marka Rzepki pod Tarnowem, w Woli Rzędzińskiej. Tam właśnie pokazywaliśmy, jak wygląda taka hodowla. On miał bardzo dużo tych, ale tutaj pan Krzysztof też ma, bo tutaj ja pokazałem tylko tutaj jeden, że tak powiem, jeden element, wolierkę, ale tam dalej są te niby, te tam nie jest ich, ile tam jest? 100 sztuk będzie gdzieś tu? No, jeszcze mi tak ze 100 sztuk zostało. To zostało. Ale tata jeszcze, wrócając do sportu gołębiarskiego, bo to nie jest tak, że nie jesteśmy związani z gołębiami pocztowymi, bo tata był hodowcą gołębi. Jest cały czas. Jest. W jakim oddziale lotuje? Od dziecka to jest w tej chwili oddział Radziomków, ale ojciec mieszka w miasteczku śląskim. Cały czas hoduje, lotuje, jest czynnym sportowcem. Na wsi gołębie lecą, tata tylko jak gdyby no, opiekuje się. No i to jest taka pasja, że tak powiem, która przechodzi z ojca na syna, z tym, że u mnie się to obróciło w te mniejsze ptaki, w te szczygły. Natomiast mój dziadek też hodował gołębie, zresztą tu dookoła, jakby tak popytać po sąsiadach, to każdy coś hoduje, bo jesteśmy, proszę państwa, na Śląsku, a na Śląsku zawsze każdy coś hodował. Hodował. Także bardzo dziękujemy, ale też jeszcze raz przypominamy, kabaret RAK, 23 listopada. Zapraszamy wszystkich. Przypominamy jeszcze, bo to była naprawdę impreza, 2 lata temu była, zgromadziła, tak jak ksiądz powiedział, około 4 tysięcy hodowców, znaczy nie hodowców, osób, ale też co ciekawe, w tym roku wśród osób, które zakupią, nie tak powiem, tą wejściówkę, będzie losowane dużo nagród, prawda? Tak, ale o tym powiemy na później. Filmie jeszcze. Także na razie dziękujemy bardzo i panu Krzysztofowi dziękujemy tutaj za zaproszenie. Do zobaczenia. Zapraszam w imieniu kabaretu RAK na nasz występ.